Telewizja regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Program z prędkością światłowodu dostarcza firma Redbee, oferująca internet bez limitów. Tworzy się nowa strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Tutaj gmina Sępólno Krajeńskie zgłosiła do dokumentów strategicznych budowę basenu w Sępólnie Krajeńskim. Ten projekt uzyskał akceptację, znajdzie się w strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ jednym z założeń w tej strategii jest to, żeby w każdym powiecie na terenie naszego województwa przynajmniej jedna taka pływalnia, jeden taki basen był. Jak do tej pory wynika z inwentaryzacji, są jeszcze 3 powiaty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na których takiej pływalni nie ma. Między innymi jest to właśnie powiat sępoleński, tutaj sępólno-krajeńskie. Z tą inicjatywą szczeliło się założenia strategii i będziemy dążyli do tego, żeby właśnie taki obiekt na terenie naszego powiatu, konkretnie w Sępólnie, powstał. Jeżeli chodzi o koszt takiej pływalni, to będzie on znany dopiero, jak będziemy mieli dokumentację projektową. Tę dokumentację będziemy zamawiali, ale to jest jeszcze przyszłość przed nami. Tam kosztorys pokaże dokładne kwoty, jak wygląda budowa takiego basenu, jeżeli chodzi o koszty. Natomiast gmina Sępólno-Krajeńskie jest już przygotowana pod względem miejsca. Tutaj swego czasu radni wyrazili zgodę na przejęcie w formie wykupu terenu od Skarbu Państwa. Jest to teren położony przy ulicy Chojnickiej, w pobliżu naszych obiektów sportowych, przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, za stacją paliw. Tam przy osiedlu leśnym jest przestrzeń taka gdzieś około 2 hektarów terenu, w którym można właśnie taką inwestycję zrealizować. Myślę, że to jest dosyć dobra lokalizacja ze względu na to, że to jest w pobliżu obiektów wszystkich sportowych. Basen, no, to jest też obiekt sportowy, więc myślę, że jego lokalizacja i dobry dostęp od ulicy Chojnickiej zapewni, że wszyscy będą mogli swobodnie z tego miejsca w przyszłości korzystać.